Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z informacją, że w bibliotece Tuwim znajdziecie nie tylko ciekawe książki z każdego gatunku, ale też sporo gier planszowych, które nadadzą się idealnie do spędzenia wolnego czasu. A jest w czym wybierać. Począwszy od tytułów wymagających logicznego myślenia i tych stawiających na zręczność i refleks, po gry dla osób z każdego przedziału wiekowego i kończąc na takich o rozmaitej tematyce. Jeśli jesteście fanami wspinaczki, to w naszym asortymencie posiadamy takie gry jak K2 od wydawnictwa Rebel oraz Roll and Wall. A jeśli jesteście fanami piłki nożnej, to Monopoly, edycja z FC Barceloną i Goal. Jeśli za to w duszy gra Wam życie w duchu eko i chcielibyście zarazić tym innych, to zapraszamy na niejedną rozgrywkę Była sobie ziemia, grzybobranie czy Super Farmer. Znalazło się też sporo pozycji dla miłośników quizów. W tym i dla tych, którzy lubią sprawdzić się, będąc pod presją czasu. W tym wypadku 5 sekund, gorący ziemniak i nie mów tak, nie mów nie, to strzał w dziesiątkę. Nie tylko dla rodzin, ale i znajomych, bo emocje i masa śmiechu jest tutaj gwarantowana. A jeśli od małego chcecie zaszczepić bakcyla do grania w gry planszowe, czy to u swoich pociech, czy u rodzeństwa, to młodszym osobom na pewno spodobają się kultowe wyścigi ślimaków w pędzących ślimakach oraz Double Kids, wspomagające zarówno motorykę, jak i spostrzegawczość. Nie zabrakło u nas również tytułów w pełni przeznaczonych dla ciut starszych odbiorców. I tak możesz sprawdzić u nas polityczną grę ilustrowaną przez Andrzeja Mleczko, czy grę wymagającą strategicznego myślenia i do tego utrzymaną w konwencji świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina, czyli Ryzyko, gra o tron. Jeśli jesteście zainteresowani i macie ochotę wypróbować dany tytuł, to serdecznie zapraszamy do Biblioteki Tuwim przy Tuwima 46 w Łodzi. Co prawda na razie w planszówki możecie zagrać tylko na miejscu, ale oferujemy Wam salę i stoły, przy których możecie wygodnie usiąść i przyjemnie spędzić czas. Do zobaczenia! Cześć, zapraszamy! No i mamy. Poszło.